Springer Spaniel, a Cavalier King Charles Spaniel. Porównanie. Oczywiście Springer Spaniele są psami większymi, ale z powodu tego, że te psy są troszkę do siebie podobne ze względu na wygląd, warto te dwie rasy psów porównać. W niedługim czasie też inne porównania spanieli. Oczywiście Springer Spaniel to głównie pies pracujący, świetnie sprawdzający się właśnie w takich zadaniach, gdzie jego celem jest praca, współpraca z człowiekiem. Cavalier King Charles to jednak psy bardziej rodzinne i tutaj musimy powiedzieć, że te największe różnice pomiędzy tymi rasami, o których będzie za chwilkę, poza wielkością oczywiście, to właśnie różnica w ich charakterze i zachowaniu. Pamiętajmy, Springer Spaniel to bardziej pies pracujący, ale też świetny pies rodzinny, a Cavalier King Charles to jednak pies do towarzystwa. Teraz wielkość. Springer Spaniel to 45-54 cm i 18-25 kg wagi. King Charles jest psem mniejszym, 30-33 cm i 6-9 kg wagi. Obie rasy żyją średnio od 12 do 15 lat. Pamiętajcie, że niedługo pojawi się porównanie z King Charlesem, Cocker Spanielem, King Charles kontra Cocker Spaniel. Wtedy te wielkości będą bardziej zbliżone. Ale przejdźmy dalej, czyli do tego, co najważniejsze, czyli do różnic w charakterze i zachowaniu. Kawaliery to psy będące świetnymi psami rodzinnymi. Bardzo mocno nastawionymi na człowieka, bardzo mocno, można powiedzieć, zorientowanego na bycie z tym człowiekiem. Springer Spaniel, choć nie aż tak, można powiedzieć, bardzo zakochany w opiekunach, to i tak jest psem bardzo oddanym, bardzo zorientowanym na człowieka, ale jednak z pewnym ale. On nie jest tak bardzo nastawiony na człowieka, jak te King... Kurde, ta nazwa jest dosyć długa. Będziemy mówić King Charles. Jak ten King Charles, który jednak jest psem do towarzystwa i dla niego, można powiedzieć, całym światem jest raczej ten człowiek. King Charles to też nieduże wymagania ruchowe. Oczywiście musimy im zapewnić odpowiednią ilość ruchu, ale jednak te wymagania są nieduże. Za to Springer Spaniele potrzebują bardzo dużo ruchu. Jest to jedna z tych ras, która tego ruchu potrzebuje naprawdę dużo i jeśli nie zapewnimy jej tego ruchu, to nie tyle, że na przykład mogą być problemy z otyłością, mogą być problemy z ich kondycją, ale to też w negatywny sposób wpłynie po prostu na ich zachowanie, na ich psychikę i no nie będzie to dla nich pozytywne i będzie dla nich raczej bardzo złe. King Charles są bardzo wesołe, bardzo chętne do zabawy, nie lubią być same. Rozwiązaniem może tu być na przykład towarzystwo innego psa, jeśli te psy mają zostawać same, najlepiej tego samego, tej samej rasy. Springer Spaniele też kochają zabawę, też są psami wesołymi, ale ta zabawa dla nich powinna być bardziej fizyczna, bardziej, można powiedzieć, zaprzęgająca do pracy ich umysł. To są jednak psy bardziej zorientowane na pracę i one uwielbiają zabawę, ale jeśli jest ona dosyć bardziej skomplikowana, bardziej wymagająca. Springer Spaniele mogą być troszkę niesforne, zwłaszcza gdy są młode. Wraz z wiekiem troszkę ta niesforność mija i tutaj warto pamiętać o tym, żeby już od początku w sposób konsekwentny je prowadzić, tak żeby później nie było żadnych problemów, ponieważ te psy są bardzo inteligentne i niestety będą wykorzystywały bardzo mocno niedomówienia. King Charles jest o wiele posłuszniejszy, jest psem bardziej słuchanym i on nie ma takich, można powiedzieć, napadów niesforności, chociaż też nie jest ideałem. King Charles to pieszczoch. Najlepiej będący cały czas obok nas, często chcący tych pieszczot, tego przytulania, tego głaskania, one to po prostu uwielbiają. Są to też psy właściwie całkowicie pozbawione agresji. Są to takie naprawdę świetne psy do towarzystwa. Natomiast Springer Spaniel jest jednak psem, który też uwielbia nasze towarzystwo i bardzo go mocno potrzebuje, ale potrzebuje go w taki bardziej aktywny sposób. On jednak lubi, kiedy coś z nim robimy, nie do końca mu wystarcza nasza sama obecność. On jednak jest psem czynu i tak woli po prostu robić. Do tego, chociaż też nie jest psem agresywnym, to jest taki bardziej zawadiacki, było kiedyś takie stare słowo. Obie rasy są bardzo przyjazne,
i nie za bardzo nadają się na psy obronne. Choć oczywiście zaalarmują, zaszczekają, powiedzą nam, że coś się dzieje, to jednak to nie są psy obronne. One nie będą w jakiś bardzo negatywny sposób nastawione do kogoś, kto do nas przyjdzie. Kawalier King Charles świetnie dogaduje się z innymi psami, a także innymi zwierzętami. Czasem są wręcz zbyt otwarte, zbyt ufne i mogą mieć problemy, zwłaszcza z innymi psami, ponieważ one mogą po prostu nie zrozumieć, że inny pies chce po prostu im zrobić krzywdę. Albo po prostu w zły sposób odczyta ich zbliżanie się i pomyśli, że ten King Charles ich chce zaatakować. A tu ten pies taki nie jest. Tylko pamiętajmy, że z innymi zwierzętami oczywiście świetnie się dogada, jednak jest potrzebny jakiś czas, no powiedzmy, zaprzyjaźnienia się. Springer Spaniel też się dogada z innymi psami, ale już nie tak szybko jak King Charles, ale też jest pozbawiony agresji, też się dogada z innymi obcymi psami. Pamiętajmy tylko na instynkt myśliwski. Tu i tu. Ale jednak Springer Spaniel ma ten instynkt myśliwski o wiele, wiele bardziej rozwinięty i trzeba na to naprawdę mocno uważać. Ponieważ może być w czasie, kiedy coś zobaczy, głuchy na komendy. Jednak musimy na to mocno zwrócić uwagę, bo jednak ten instynkt myśliwski w jego wykonaniu jest taki bardzo mocno w jego psychice, w jego zachowaniu. Natomiast kawalier King Charles też, o dziwo, ma troszkę tego instynktu myśliwskiego i za jakimś ptakiem, za czymś uciekającym też może pogonić. I musimy na to bardzo mocno uważać. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, kawaliery świetnie się dogadują z dziećmi. Tutaj pamiętajmy, że ta ich wielkość jednak powoduje, że lepiej z dziećmi starszymi. Żeby nie dochodziło do nieporozumień, żeby po prostu nasze pociechy nie zrobiły temu pieskowi krzywdy. Springer Spaniel też się dogada z dziećmi. Jednak jak zawsze potrzebne jest wychowanie, przyzwyczajenie, musi te dzieci znać. Ale nie będzie sprawiał z nimi problemów. Szkolenie. Szkolenie kawalierów jest bardzo proste. Choć oczywiście nie błyskawiczne, potrzebna jest odpowiednia motywacja. Wtedy możemy uzyskać naprawdę bardzo fajne rezultaty. Oczywiście Springer Spaniel, można powiedzieć, jest o wiele bardziej chętny do nauki. Szybciej się uczy, on uwielbia pracę z człowiekiem. Jemu też ta motywacja jest potrzebna, ale nie w aż tak dużej mierze jak u King Charlesa. One jednak o wiele bardziej są na tą pracę nastawione. One uwielbiają tą pracę i to jest coś dla nich bardzo ważnego i bardzo przyjemnego. Wychowanie, no jeśli chodzi o kawaliera King Charlesa, jest proste. Ale oczywiście nie wolno im pozwolić, żeby weszły na głowę. Bo nie wspomniałem, ale doskonale to sobie w tym radzą i bardzo szybko możemy robić to, co one chcą, a nie odwrotne. Jeśli chodzi o wychowanie Springer Spanieli, tu jednak te psy są troszkę bardziej uparte, troszkę bardziej niezależne, ale nie w jakiś negatywny sposób. Jeśli będziemy to robić cierpliwie, konsekwentnie, określimy im granice i będziemy pamiętać, że one potrzebują o wiele więcej ruchu i dużo naszego towarzystwa, to wtedy nauczymy je, wychowamy je w odpowiedni sposób. Obie rasy nadadzą się dla kogoś, kto jeszcze nie miał psa. Przy Springer Spanielze troszkę więcej wysiłku się włoży, ale to nie jest coś trudnego. Pielęgnacja i zdrowie fajnie, nie jest to coś, co będzie, można powiedzieć, jakoś z tym problemem. Pamiętajmy jednak, że ta pielęgnacja to coś, co nie wpływa tylko na wygląd, ale też na ich kondycję, na ich stan organizmu, żeby po prostu o tym nie zapomnieć. Jedzenie. Obie rasy nie mają z tym problemów. Pamiętajmy, zwłaszcza u kawaliera King Charlesa, żeby uważać na tycie. Żeby po prostu te psy zbyt dużo nie jadły, bo niestety mogą pojawić się problemy z tyciem. Springer Spaniel raczej nie, on jest bardzo aktywny. Jeśli będzie miał tej aktywności tyle, ile trzeba, to jednak to tycie nie powinno się pojawić. Więc obie bardzo fajne rasy, obie rasy godne naprawdę polecenia, tylko że troszkę psy się od siebie różniące. Zapraszam od razu teraz na materiał, który pojawi się za jakiś czas, gdzie będę porównywał Cocker Spaniela z kawalierem King Charlesem, Spanielem i tam wielkościowo te psy będą bardziej zbliżone i zobaczymy, jakie są tam różnice. A na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne kanały, linki zamieszczone w opisie. Jeśli możesz, opublikuj, poleć, pokaż znajomym ten
materiał, inne materiały, informacje o tym kanale, wrzuć na swoje media społecznościowe, tak żeby jak najwięcej osób mogło po prostu do niego dotrzeć i do zawartych tutaj informacji. A na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie, do usłyszenia i do zobaczenia ponownie.